Zaczynam od czegoś, czego jeszcze nie zaczynałam aż w ten sposób. Od makijażu, od szybkiego zbierania się, bo jak zwykle w mojej naturze jest niedoczas. Także znowu w nim jestem. Zbieram się, bo umówiłam się dzisiaj z koleżanką jedną na rano, znaczy no powiedzmy na rano, a z drugą na popołudnie. I słuchajcie, jedziemy na Farma Lawendy. Byliście kiedyś na czymś takim? Farma Lawendy w Londynie. No ja już widziałam zdjęcia wiele razy. Już tak naprawdę od wielu lat planowałam, ale zawsze było mi jakoś, wiecie, nie po drodze. Także próbuję się właśnie ogarnąć. Kurczę, słońce jak zwykle od boku mi świeci. Krzesło mi dalej trzeszczy. No i tak, jedziemy, po prostu ubieramy się jakoś ładnie, pięknie, chociaż tak naprawdę jeszcze nie wiem, co się ubiorę. Zaraz zobaczymy. I idziemy sobie po prostu porobić zdjęcia, zobaczymy jak to wygląda, zobaczymy czy w ogóle, bo jest już sierpień, niby że ta lawenda kwitnie do połowy sierpnia, albo nawet do końca. Jakieś włosy mi tu leżą. To można sobie coś kupić, jakieś wiecie, zapachy, herbatkę pewnie, suchą lawendę może, to wtedy do jakiegoś wazonu będę miała. No zobaczymy. Także trafiła nam się ładna, słoneczna pogoda, ale nie jest tak gorąco. Boże, następny weekend ma być tak gorący. Także zbieram się teraz, zaraz muszę jeszcze włosy ogarnąć. A potem wracam i... potem wracam i słuchajcie, lecę na siłownię, bo okazało się, że moja koleżanka, trenerka wraca na tą siłownię po lockdownie, bo nie mają obsługi i proszą, żeby tak jakby im pomogła i strasznie się ucieszyłam, bo uwielbiałam chodzić na jej zajęcia i w ogóle z nią ćwiczyć i w ogóle ją jako osobę, więc fajnie, że wraca i ja i po prostu pójdę, no potrenuję tam pewnie, nie wiem, pójdę na jej zajęcia albo sobie zrobię swój trening, ale najpierw z nią pogadam, także bardzo się cieszę. Także dzisiaj dzień pod tytułem robisz co chcesz. Jutro zatem będzie gorzej, bo jutro już będzie robota od rana do nocy. Życie! Życie! Ej nie! Ty motorówkę się bawisz? Nie, powiem ci, że pasujesz tutaj. Mornik. Leży. Aha. No, jeszcze pograj trochę uroczą. No, tak, fajnie, co? Jeszcze tutaj nie leżałaś nigdy. Git, no. I ugniataj teraz powietrze. Kałapa. Czyja to łapa? Gdzie łapa? O! Dobra jest? Nie lubiłam swoich włosów, a teraz je lubię przez to, że właśnie tak łatwo się układają. Tak naprawdę żadnych produktów stylizacyjnych, tylko coś ewentualnie do zabezpieczenia. Ja nie potrzebuję nic do utrwalenia, żadnego lakieru. Czasami się tylko puszą, nie? Ale to już coś innego. I one się trzymają i jeszcze jutro będą też ładne, pokręcone, także... Spoko loko! Loko. Loko to chyba znaczy szalona, nie? W jakimś tam języku. Czy loka? Loka. O, tak wygląda. Dobra, już jestem gotowa. Zobaczcie. O, mam taką białą sukienkę z Karen Millen, którą mam już od kilku lat. Ona jest zapinana z tyłu na zamek. Tutaj ma jeszcze
piękny paseczek do tego zakładam. Na razie tak byle jak zawiązałam, bo i tak przecież zaraz będę do samochodu zmieniała takie espadryle różowe. O, wzięłam jeszcze różne inne rzeczy, zapakuję zaraz do torby. Mam kapelusz, buty takie na obcasie, inną torebkę i jeszcze jedną sukienkę. To jest taki chyba raczej zimowy kapelusz, ale... Boże, mam taką dużą głowę. Może coś z tego wyjdzie, może będą jakieś ładne zdjęcia. Dobra, uciekam, bo już jest bardzo późno. Koleżanka tankuje. Nie wiem, czy mam ostrość. Już się przesiadliśmy do innego samochodu i chciałam wam pokazać, zobaczcie, jaką ma zarąbistą torebkę. Mała, wiklinowa, z taką wstążeczką. A bo to wiązana jest na taką wstążeczkę, ale piękna. Słodka. Naprawdę. Zobaczcie, no piękna, tak jutaśna, na takim dłuższym sznureczku. To jest zawiązywana z Primarka, mega. Co? Nagrywasz? Uśmiechnij się. Bierz tam rzeczy, bierz. Jak to wygląda? Z tamtej strony tak nie wyglądało. Tamta może była taka na sprzedaż, rzeczywiście. Ale ludzie. O Jezu, ale to jest po prostu niesamowity widok. Pięknie to zrobili. Myśleliśmy, że będziemy same, ale bardzo się pomyliłyśmy. Jest tutaj mnóstwo ludzi. Zobaczcie. Wszędzie dookoła. I to wygląda, tak jak na zdjęciach wyglądało pięknie, tak w rzeczywistości wygląda 10 razy lepiej. Nie? No, jest naprawdę. Przecudownie. Tak, jest mnóstwo samochodów. I ten zapach niesamowity. Tak, tak. Wielka jest ta lawenda. Jest mnóstwo jakichś os, albo nie wiem co to, osy czy pszczółki. I dużo ludzi, wszyscy z aparatami, także my robiący sobie 100 zdjęć na minutę nie jesteśmy tutaj same. Nie ma wstydu. Nie ma. Idziemy dalej, bo tutaj... A, właśnie zaraz wam pokażę, bo tutaj jeszcze są postawiane takie jakby budki, takie altanki, w których można sobie robić zdjęcia. Jakieś jedzenie też można sobie kupić. A nie wiem, czy to pójdą. O, i też tak byłyśmy. Tu jest chyba kafejka, do której jest ogromna kolejka. Zaraz tam pójdziemy, zobaczymy, co tam jest. O, a tu jest jeszcze budka. To się nazywa, tak? To się tak nazywa? Mayfield tak. Lavender. Jak sobie wpiszecie w Google, to na pewno tam znajdziecie mnóstwo takich zdjęć przy tej budce. Czekamy w kolejce, nie? Tu wszędzie kolejki. Do atrakcji. Czekaj. Sorry. Muszę jakoś schylić. Ja to nie umiem czymś takim pozować. Zanałoby nie. I to końcu. Stałyśmy trochę w kolejce do sklepiku, ale było warto. Wieje teraz wiatr, bo myślę, że nie będzie to było. Takie suszone lawendy, to po co przyjechałam tak naprawdę, kupiłyśmy. Pięknie to pachnie i takie zapachy do, takie wiecie, saszetki do szafy, jakiś olejek też do kominka. A teraz sobie usiadłyśmy
kawce i pijemy kawkę i herbatkę. Lawendową herbatkę. Kawki nie było lawendowej. Zdrówko. Ale dobra. Taka to chwała. Dobra. No, spróbować? Ale kupiłyśmy też właśnie herbatę lawendową. To będzie ładnie. O, oby na biało się brało się, ładnie. Ale myślałam, że wszyscy będą tacy odstrojeni jak my, ale nie, wcale nie. Nie? Co? Ale ty mówisz do mnie, czy nie? Mówię do ciebie, ale... A, bo ty masz to samo co Jurek na początku, on też tak patrzył zawsze na mnie na początku. Mówisz do mnie, czy do aparatu? Mogę się powrócić, nie? Możesz. Pada mi bateria, o nie, ale jak widzicie, przyjechałam już do domku, było mega fajnie, świetne miejsce, serdecznie Wam polecam, naprawdę. Piękne, na zdjęciach to wygląda szałowo, ale na żywo wygląda po prostu uroczo, piękne miejsce, naprawdę. Myślę, że w Polsce też są takie miejsca. Następne takie pole, na jakie się wybierzemy, to pole z dyniami przed Halloween. Także bardzo fajny dzień, a teraz jestem spóźniona, ale czekam na Jurka, bo mam być dosłownie za 2 minuty, żeby mu dać klucze do domu i jadę na trening, znaczy na trening, na spotkanie z drugą koleżanką. Ona jest po prostu trenerką, ona teraz właśnie prowadzi trening. Jak skończy, to sobie pogadamy. O, i w ogóle fajnie, bo jadę na siłownię tak pierwszy raz po południu. Będzie mnóstwo ludzi, o właśnie Jurek podjeżdża. Będzie mnóstwo ludzi, których już dawno nie widziałam. Także zobaczymy, kto się jak pozmieniał po lockdownie. No, dobra, kończę. Przychodzę do Was jeszcze na koniec, żeby Wam pokazać, co kupiłam, w sumie co kupiłyśmy, bo koleżanka kupiła to samo, na tym polu lawendowym. Był sklepik, taki jeden był oficjalny, były też dwa takie miejsca, gdzie można było sobie kupić kawkę, czy herbatkę lawendową i tam też było kilka takich rzeczy i głównie oczywiście ludzie. Powiem Wam, że mogę śmiało to powiedzieć, że chyba każdy wyszedł, kot, każdy wyszedł z takim pęczkiem lawendy. Pięknie pachnący, pięknie. Tutaj mam dwa włożone w taką, to jest chyba w doniczkę, no nie wiem z czego ona tam jest, ale to już jest moja stara doniczka. Wygląda cudownie, moim zdaniem. Świetnie dopełnia wnętrze, taki wiecie, to jest teraz na czasie, myślę. Kocie, kocie, proszę. Proszę. No i co najważniejsze, przepięknie pachnie. Nie? Rurku? Ładnie pachnie? Tak. Fajnie, no. Także takie coś, to stoi w salonie, na stoliku. O, z tej strony troszkę gorzej, z tej troszkę lepiej. O tak, pięknie wygląda. Aż żałuję, że nie kupiłam więcej, bo wzięłam dwa. One nie kosztowały jakoś dużo. Znaczy no, 4 funty jeden, a jak się kupowało 3, to wtedy 10. I Sandra wzięła 3, ja wzięłam 2, bo pomyślałam, że nie chcę obstawić całego domu lawendą. Ale teraz żałuję, bo mogę wziąć jeszcze 3 i zrobić z tego jeszcze drugi taki. Bo myślę, że kiedyś ten dzbanek stał tutaj. Teraz mam taki dzbanek ładny, w którym też by to ładnie wyglądało. Mogłoby stać w dwóch pokojach, albo na przykład na górze. Albo do tego mojego małego pokoiku to by fajnie wyglądało. No ale dobra, no może jeszcze jakaś tam koleżanka zechce pojechać kiedyś. Wzięłyśmy jeszcze takie woreczki zapachowe do szaf. Wzięłam 2. Pięknie pachnące. W środku no takie te ziarenka są, nie? Lawenda jest w środku po prostu. To nie dość, że no, sprawia, że ta szafa ładnie pachnie, to jeszcze wiecie, chroni przed jakimiś tam latającymi intruzami. Co jeszcze wzięłam? Wzięłam jeszcze herbatkę, której jeszcze nie piłam, ale myślę, że dzisiaj się napiję. Sandra mówiła, że bardzo dobra, bo ona wczoraj piła. English Breakfast in Lavender Tea. Taka, wiecie, taka do zaparzania. Oczywiście mało, no ale na spróbowanie. Kolejna rzecz, jaką wzięłam, to kropelki do kominka. Też oczywiście lawendowe, no bo tam innych zapachów nie było. Było kilka różnych, jakieś tam... To wzięłyśmy Limited Edition, była jakieś tam, wiecie, różne takie odmiany, rasy. No i co jeszcze wzięłam? Wzięłam jeszcze
krówki. Ale już niewiele zostało. One są takie też z lawendą, bo też tutaj mają w środku jakieś kawałeczki i nawet czuć tak troszeczkę. Także spoko, ale taka mała była porcja, nie? Taka, wiecie, prozdrowotna. I to wszystko. Niedużo, ale coś tam. Chciałam wziąć jeszcze zapach, takie patyczki, ale był tylko jeden rodzaj i jakoś tak dziwnie pachniał, jakoś tak mało lawendowo, dziwny. No, ani Sandra nie wzięła, ani ja nie wzięłam, także... Także no, akurat tutaj nie mieli fajnych, trochę szkoda. Ale właśnie, a może na przykład znacie jakieś takie lawendowe zapachy do domu, które rzeczywiście ładnie pachną i długo pachną? To mi polećcie, bo naprawdę, tak jak miałam jakiś czas temu obsesję ogórkową, tak teraz mam lawendową. No, także to wszystko, myślę, w tym filmie. Ale na koniec zostawiam Wam jeszcze małego bonusa. Możecie jeszcze poczekać i obejrzeć dalszą część, zobaczycie, co mam dla Was.